Uroczystość Wszystkich Świętych połączona integralnie z Dniem Zadusznym naszej tradycji zwłaszcza właściwie sięga starożytnością swoimi korzeniami starożytności chrześcijańskiej i zawsze w pierwszej kolejności wiązała się z uczczeniem wspólnym tych wszystkich, którzy już są zbawieni, a którzy nie mają swojego święta, nie byli ogłoszeni przez Kościół świętymi czy błogosławionymi, a na pewno jest to dosyć wielka rzesza ludzi. Dlatego z istoty, z natury, z teologii tego święta, Wszystkich Świętych, to jest taki dzień pełen radości, pełen chwały, pełen uwielbienia Boga za świętość, którą się z człowiekiem dzieli. Natomiast oczywiście, tak jak wspomniałem, w naszej tradycji jest to połączone w jakimś sensie z tak zwanym Dniem Zadusznym, czyli z modlitwą Kościoła za wszystkimi wiernymi zmarłymi. Chcemy jako Kościół pielgrzymujący pamiętać o tych, którzy już odeszli, a którzy jeszcze nie osiągnęli pełnej chwały w niebie, no i oczywiście na różne sposoby świadczyć im pomoc. Stąd wydaje się, że ludzie dosyć dobrze poprzez zmysł wiary wyczuwają, o co w tym wszystkim w tym wszystkim chodzi, zwłaszcza gdy idzie to modlitwę za zmarłych, bo z jednej strony jest ta troska o zewnętrzną stronę, czyli dbanie o cmentarze, groby, które są coraz piękniejsze, kwiaty, znicze, ale jednak widać też tą ciągłą jakąś praktykę modlitwy za zmarłych i w tym czasie, i w ciągu całego roku, bo na cmentarzu zawsze można spotkać ludzi modlących się, ale także i przy innych okazjach, gdy za zmarłymi się w ten czy inny sposób modlimy. Dlatego myślę, że to trzeba nieustannie przypominać, zwłaszcza żeby dzieci, młodzież też właśnie tej modlitewnej pamięci, zwłaszcza o zmarłych, się uczyły i w jakąś tradycję swoją wpisywały. Natomiast u nas tradycyjnie w pierwsze święto będziemy celebrować w bazylice, w kaplicach, msze święte, jak każdą niedzielę niemal, a po południu ten akcent właśnie modlitwy za zmarłych, czyli procesja na cmentarz, modlitwy za zmarłych na cmentarzu i również tam właśnie kazanie okolicznościowe. Natomiast drugi dzień, czyli w tym roku jest to poniedziałek, też będzie dość uroczyście obchodzony, już jako taka szczególna, intensywna modlitwa za zmarłymi. Będzie kilka mszy świętych w bazylice, a dodatkowo o godzinie 14 będzie również msza święta na cmentarzu za wszystkich zmarłych, którzy na tej naszej nekropolii spoczywają.